Witam wszystkich. Za około 2 minuty rozpoczną się testy łączności 13. Testy łączności awaryjnej, kryzysowej. I radiostacja moja już się rozgrzewa od jakiejś pół godziny. Również radiotelefon ręczny, wprawdzie nie jest to PMR, ale popularny kwaczęk. O, już ktoś tam chyba zaczyna się odzywać. Coś do picia też przygotowane, jakby zaschło w gardle. Natomiast co jeszcze mogę powiedzieć ciekawego? No tu akurat prezydent Lincoln pierwszej generacji, radiotelefon. Niedługo już będę kończył go robić, także będzie niedługo do wysłania. No jeszcze tam drobne jakieś rzeczy, także do zrobienia. Natomiast w dniu dzisiejszym, w tej chwili ustawiona modulacja SSB, górna wstęga USB, 11 kanał, czyli częstotliwość 27,080. No i czekamy z niecierpliwością na rozpoczęcie się łączności kryzysowych. Zobaczymy, sprawdzimy, czy to już jest 20. Chyba tak. Może trochę głośniej. No już jest 20 godzina od 50 sekund. Mam tu dokładny pomiar z nawigacji GPS. Może jeszcze chwilkę zamknę okno, bo tu czasami przechodzą ludzie koło serwisu albo samochody przejeżdżają i może to być słychać później w czasie filmu. Ogólne wywołanie w testach łączności tu ML446. Na chwilkę przyciszę. Zobaczymy, czy z serwisu ktoś mnie odbierze. Ogólne wywołanie w testach łączności kryzysowej tu ML446. Zapraszam do łączności. Na razie cisza. Czyżby mi się godziny pomieszały? Nie, no to już jest po 20. 3 minuty po 20 i taka cisza. Jeszcze raz zobaczymy. Ogólne wywołanie w testach łączności. Tu ML446 woła i zaprasza do łączności. Aż tak dużo? Tak jest, jesteś na 27,080,500. No to żeby nie ruszać radia, bo to jest radio samochodowe, to wobec powyższego może za chwilkę wyjmę drugie radio, a to no może się jeszcze nie rozgrzało.
No to zaraz zmienię radio. Łyk herbaty. Szykuję drugie radio. RF Power, RF Game. Tak, odbieram Cię, kolego. Tu Andrzej Sakson, czyli ML446. Andrzej? Tak, słucham. Aha, obchodzi. Dzień dobry. Dzień dobry, Sławku. Mamy tu testy łączności i słyszę, że też dotarłeś już do Polski z powrotem. Dotarłem wczoraj i przedwczoraj. Dotarłem, proszę Ciebie, a dzisiaj antenę na parapecie ustawiłem. No i dobra, to będziesz mógł chociaż posłuchać. Tak jest. Słuchaj, ja trochę teraz będę miał robotę, ale na początku przyszłego tygodnia tam do Ciebie wpadnę, to pogadamy chwilkilka. Oki toki, za chwilkę też się przeflancuję na SSB. Ale na razie tu w AM-ie zagadam chwileczkę, bo tam też jakieś stacje robiły wywołanie. Także jeszcze raz, ogólne wywołanie. Tu ML446 woła i słucha. Test łączności kryzysowej. Zapraszam do rozmowy, tu ML446. No, ktoś tam daleko się odzywa, ale to też pomimo mojej anteny stacjonarnej, też dla mnie za daleko. A ja nadaję z okolic Ronda Wiatracznej. Wiem, rozumiem, 41 z tej strony Sochy Kępa, ale mówię do tego człowieka, którego słabo słyszałeś. Ja go słyszę lepiej. Nie, to sygnał był słabszy znacznie.
niestety zanik. Także witam kolegę Saksona, to mamy bliziutko, no i może ktoś się jeszcze odezwie. Usłyszałem tylko i zrozumiałem, a teraz jak mnie słychać? Jak tam? Ciepłe radio rozgrzewa się. Żeby przejść na SSB, warto, jak radio już jest troszeczkę rozgrzane, żeby nabrało temperatury, więc najpierw próbuję łączności w AM-ie. Także Sławku, jak mnie tam słyszysz, to tak właśnie bawimy się 13 każdego dnia miesiąca. Także no, możesz uczestniczyć również. Za chwilkę przejdziemy na SSB, tam już też słyszałem, że są koledzy, ale stwierdzili, że jestem troszeczkę nie w częstotliwości, więc zmieniłem radio na inne, żeby już z tamtego się nie bawić w strojenie, bo teraz nie ma czasu na to. No słyszę, Andrzej, to sobie posłucham, bo ja to tam za tego to nie pogadam, ale słychać. Parapet się póki co sprawdza. Ale kolegę tu z Saskiej Kępy chyba słyszałeś, czy nie? Tak, słyszałem. Nawet tam jakiś kolega z Białłęki się odzywał przed chwilą. Też go słyszałem. A widzisz, czyli jest nieźle. No, jak na te warunki tutaj między drzewami, proszę ciebie i parapet, to... Witam tu z Saskiej Kępy, Ławek 4.1. No, słyszę tę kolegę z tego parapetu u siebie na prawie 9, więc bardzo ładnie. No, a ja mam Alana 560, więc no trochę i antenę 5.8 na trzecim piętrze, także no trochę słyszę. No, witam cię kolego, witam Futura z tej strony, jakby ktoś tam pamiętał stare dobre czasy. No ja tak, to na parapecie sobie od Andrzeja wziąłem taką samochodową antenę póki co, bo mnie to i długo nie było. Postawiłem na parapecie, za jakiś niedługi czas pewnie będziemy coś montowali konkretnego, także będzie trochę lepiej, a gadam szczyty. Też mam szczytę w samochodzie, także pozdrawiam. Pozdrawiam, do miłego. I jeszcze raz ogólne wywołanie, czy ktoś ma chęć dołączyć do naszej rozmowy i tu odezwać się na częstotliwości, także zapraszamy, tu ML446, Andrzej Sakson, Rondo Wiatraczna. Andrzeju, cześć. Dawaj, słucham. W tej chwili z pracy. Z pracy? To bardzo głośno i wyraźnie, powiem ci szczerze, jak na pracę. Wcześniej tak mocno nie leciałeś. No, cały czas z tego samego radia już chyba będzie. Także KPO DX5000. No i z pracy się odzywam, także... No i ten sam mikrofon jak zwykle. Natalia Maria 500 Ewa. No nie ma sprawy, dzięki. Marcin Wołomin, Andrzej Sakson, ML446, Wiatraczna się kłania, witam. Witam się, Andrzejku, witam cię, to zawsze ładnie słychać. No i super, dzieje się tam coś na SSB? Nic, Mazowiecki, Stanisław, odbierałem, wiesz?
No zaraz tu chwilkę zagadamy jeszcze, bo też chcę rozgrzać trochę radio i przejdę na SSB. Myślę, że dobrym pomysłem byłoby rozdzielenie kanałów AM i SSB, żeby sobie nie wzajemnie zakłócać. Tak, oczywiście, bo tu na 13 rozmawiamy w AM-ie, a na 11 kanale w zerach przechodzimy na SSB. Aha, bo to jest, słyszałem, ludzie na SSB też wołali. No u mnie również PMR-ka ustawiona, coś tam się odzywało, ale niestety chyba za słabiutko dla mnie. A tu normalna antena, ta króciutka, także żadna rewelacja. Sakson, ja się na PMR-ze słyszałem. Tak? No ja coś tam słyszałem, ale to w tej chwili też, no jak rozmawiam przez radio CB, no to PMR-ka jest przyciszona w tej chwili. Zrobiłem to samo, no bo niestety nie da się dwóch na raz słuchać. Dobrze, zostawmy tutaj, może ktoś się jeszcze wywoła z daleka. Breko chyba było, proszę bardzo. Sowska Kępa z tej strony, powiedz kolego, skąd nalajesz. To jeszcze raz zrobimy ogólne wywołanie. Ogólne wywołanie w testach łączności kryzysowej. Tu ML446, Andrzej Sakson, Rondo Wiatraczna, Warszawa Grochów. Jeśli ktoś jest, zapraszam do łączności. No niestety za daleko dla mnie, ktoś tam się odzywa, słyszę głos, ale niestety zero zrozumiałości, zero czytelności. Za daleko dla mnie. To co, przechodzimy może na SSB 11 kanał? No to przechodzę wobec tego. Idzie, tu ma robi robota. O, i tu też ktoś rozmawia. Przyciszę to. Zobaczymy na PMR-ce. Drugi kanał PMR. Na chwilę wyłączyłem CB radio i wołam tu, wobec tego tak. Ogólne wywołanie w testach łączności. Czy ktoś mnie słyszy? Tu ML446, woła i słucha. Cisza. Na razie wobec tego przyciszę to. Thank you.
Dzień dobry wszystkim testującym. Kobyłka z tej strony się kłania. Warszawa wita Kobyłkę. Miejscowość Otwock, operator Przemek, wywołanie w ramach ćwiczeń łączności awaryjnej. Zapraszam na kanał 12. Andrzej Sakson się melduje, ML446. W tej chwili z firmy oczywiście, KPO Dates 5000, czyli standardowo, z tego samego radia cały czas. No tak, no to jest mniej więcej to samo, nawet ci włączyłem Echo AXO, dobra, wyłączyłem, nie ma co, to nie 19 kanał. Superstar 6900, KPO NM 532, jaki tam raport mam u ciebie, jak tam do ciebie idę? Śmiało, bez najmniejszego problemu, 5-9. Pozdrawiam Otwock i do usłyszenia w następnych testach albo kanał niżej. Lekko, piaseczną prosi. Proszę piaseczną, zapraszam. Witam kolegę, nie usłyszałem skąd, ale witam, pozdrawiam. Za ciebie raporcik 5-9, za mani brzmi w piasecznie. No dzisiaj tym razem dziękuję ci bardzo, tym razem, że tak powiem, nie z góreczki, bo dzisiaj padało, zresztą dzisiaj już sobie jakieś tam testy na tej góreczce robiłem. Słyszałeś, to mniej więcej wiesz, no idzie, tak miało być i tak jest, no idzie dosyć mocno to radyjko, a osoba, z którą rozmawiałem, to był Andrzej z firmy Sakson, on tam teraz na Grochowie ma, znaczy na tam teraz, zawsze miał na Grochowie punkt i to on ciebie z firmy nadawał. No nie ma problemu, kolegę też tu odbieram, drugiego z Otwocka, także też raport w zasadzie mogę dać 5-7, 5-6 w tych granicach. No dziękuję, Bogdan Piaseczny. Do usłyszenia. Dzięki, pozdrawiam, przechodzę kanał niżej. A ja też się przywitam wobec tego chwilkę. Andrzej Sakson, Rondy Wiatraczna, ML446. Tradycyjnie wita wszystkich na częstotliwości. O, Skierniewice. Witam i od razu podaję raport. Czwórka w tych granicach. 4-4 raport dla ciebie. No takie warunki, niestety nic z tym nie zrobimy, ale się słyszymy i to jest najważniejsze. I po to są właśnie te testy łączności. Jeszcze raz powtórz. Ogólne wywołanie,
działalności kryzysowej. Tu ML349, operator Przemek, miejscowość Otwock. Zapraszam na kanał 12. Kanał 12, Otwock prosi. Również pozdrawiam, wszystkiego najlepszego dla Ciebie, powodzenia w łącznościach. No trzymaj się, na razie. Jest jeszcze ktoś na częstotliwości, tu ML446? Jeszcze raz usłyszałem 4-4 tylko. Sierra Tango 4-4 z tej strony. Ach, teraz już usłyszałem, przepraszam, Sierra Tango 4-4. Witam serdecznie, panie Andrzeju. Jakieś 4-7 mniej więcej raport dla pana. Dla Ciebie raport wobec tego też podobny. No niestety Warszawa, troszeczkę szumów, zakłóceń jest. Zakłócenia w Warszawie to powstaje, bym powiedział. Bardzo dobrze pana słyszę. Rozumiem, że pan się z domu nadaje, czy z wiatracznej? Śmiało nie pan, tylko Andrzej. Nadaje od siebie w tej chwili z pracy przy rondzie wiatraczna. Do Maniewska, zrozumiałem, tamte okolice. No to w zasadzie przez całą Warszawę. Tak jest. Bardzo się cieszę z łączności. Mam nadzieję, że pana nawiedzę w najbliższym czasie. Do usłyszenia, 700. Dzięki, pozdrawiam również. Życzę udanych łączności.